Hej, z tej strony Marvin, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z nowej serii na moim kanale. Stwierdziłem, że skoro na drugim kanale są recenzje, to warto będzie coś nowego na tym kanale dać, poza oczywiście jakimiś gameplayami, które będę raz na jakiś czas wrzucać. Stwierdziłem, że dobrym pomysłem będzie dawanie tutaj raz na jakiś czas jakichś moich ciekawych, bądź też mniej ciekawych historii. Będą historie dłuższe, będą historie krótsze i myślę, że ta seria wypali w miarę. No i ja zapraszam was do pierwszej historii. A jest to historia o tym, jak mój kolega jakimś cudem udało mu się ukraść monstera z Biedronki i go nie złapano. To wyglądało tak, że on chodzi do innej szkoły niż ja, ale znamy się już od przedszkola chyba, jak się nie mylę. I kiedyś wracałem sobie ze szkoły, tam na spokojnie wyszłem, no i go spotkałem. No i on się mnie spytał, czy może mi pokazać, jak można za darmo dostać energetyka w Biedronce. To sprawa wygląda tak, że wiecie, ja jakoś mega specjalnie za energetykami nie przepadam. Czasem się tam napiję, ale nie wiem, zawsze jakoś wolałem Coca-Coli czy Pepsi. No ale powiedziałem, dobra, no niech mu będzie. Może akurat mnie prankuje i faktycznie. No i poszliśmy do tej Biedronki, wchodzimy, no i tam sobie są monsterki sobie, nie? I on powiedział, żebyśmy się rozdzielili, że mam tam iść, coś mam kupić, udawać normalnego klienta i żebym raz na jakiś czas jakoś tam kątem oka na niego patrzał, co on robi, nie? I on tam podszedł i dosłownie znienacka, tak bardzo szybko, wziął i monstera sobie schował do kurtki, bo akurat wtedy była zima i akurat obok przechodziła ta pani jakaś, takie w Biedronce, to tam pracują takie panie, takie w takich śmiesznych koszulkach zielonych. I ja myślałem sobie, o kurwa, dobra, ej, oni go złapią, lepiej stąd uciec, bo jeszcze mnie wyda. I nie, i pani nie, ta pani nie zauważyła, że on brał monstera. I jak gdyby nigdy nic, wziął sobie sneakersa jakiegoś, poszedł do kasy i go kupił. Ja sobie w tym czasie oczywiście kupiłem sobie Coca-Colę, wychodzę. I pytam się go, czy mu się udało, czy on tego monstera ma. I on z kurtki wyciąga, ja mu mówię, ej, stary, mówię ci, oni cię złapią, będziesz miał przewalone. A on mówi, co ty, Marvin, zamknij mordę, wszystko będzie dobrze. No i go nie złapali, no. Kilka razy mi mówi, że może mi jeszcze pokazać dokładnie, jak można sprytnie to zrobić, żeby ukraść coś i żeby nie złapali, ale nie. Nigdy się, słuchajcie, nie odważyłem. Ja jakoś wolę dać te 2-3 złote, zależy co kupuję. I jakoś wolę zapłacić. No i tak to wygląda. Nie wiem, czy kradnie do dnia dzisiejszego rzeczy z Biedronki. No, w sumie dawno tego też nie widziałem. Jakieś 2-3 miesiące. Nie, będę musiał się go spytać. Tak czy siak, ja wam dziękuję, słuchajcie, za oglądanie. To było na tyle. Przyszłe historie, które się pojawią, postaram się, aby były dłuższe. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie. Do zobaczenia. Cześć i pa, pa.